przyszliśmy tutaj po to, żeby gotować. A cóż można na tarasie zamku w Niedzicy zrobić innego, jak nie potrawę madziarską? Więc sałatka a la Gundel. Dwie najważniejsze rzeczy w tej sałatce to fasolka szparagowa i szparagi. Te akurat są świeże. Pozostałe składniki to pomidory, cytryna, sok z cytryny będzie używany, papryka różnokolorowa, ogórek już obrany ze skórki, grzyby, w tym wypadku boczniaki, to mogą być też pieczarki albo leśne grzyby, sałata, oliwa, sól, pieprz. Z tego wszystkiego krok po kroku Państwu pokażę, jak zrobić tę sałatkę. A zaczynam od szparagów. Jak powiedziałem, te są świeże. Oczywiście nie w sezonie mogą Państwo używać szparagów, muszą Państwo nawet używać szparagów konserwowych, ale jeśli już mamy świeże, to trzeba pamiętać o tym, jak je wybrać. Przede wszystkim końcówki, to co jest tutaj, to nie może być zdrewniałe. Jeśli jest bardzo ciemne, znaczy, że stało parę dni na straganie i będzie łykowate. Teraz sposób obierania szparagów. Taki bardzo brzydki, ale niezwykle skuteczny nożyk do jarzyn. Nożyki do jarzyn zawsze są niezwykle brzydkie i zawsze są bardzo skuteczne. I cieniutko obieramy, nie obierając główki. Po prostu poniżej główki zdejmujemy w ten sposób jak najcieniej skórę ze szparaga i obieramy to bardzo dokładnie. Czasami, jeśli widzimy, że ta końcówka jest zbyt ciemna, to po prostu bierzemy i w ten sposób ją odcinamy. Bardzo ważna rzecz, niczego nie wyrzucamy. Zarówno obierki, jak i odcięte końcówki po wygotowaniu będą fantastycznym smakiem na zupę szparagową. Jeśli gotują Państwo szparagi normalnie, w całości, to trzeba po prostu je związać w pęczek, przewiązać tutaj nicią bawełnianą, białą, żeby nie farbowała, i wsadzić do wrzątku tak, żeby główki wystawały ponad wrzątek. One miękną najszybciej. Nam to nie będzie potrzebne, bo my będziemy gotować je razem z fasolką szparagową pokrojone w kawałki. Więc obieram je do końca i oczywiście, jak powiedziałem, nie wyrzucam ani pół obierki. Ryt Śmigły powiedział, nie oddamy ani guzika, a my powiedzmy sobie, nie oddajmy ani części ze szparagu. Obrane szparagi trzeba posiekać, pokroić mniej więcej na trzy części, tak jak tutaj. Fasolkę trzeba najpierw obrać z tych końcówek, jeśli jest starsza, trzeba ją również pozbawić tych tutaj pasków, one potrafią być twarde i niejadalne. Ta jest młodziutka i tej wielkości fasolkę wystarczy przekroić na pół. Ja ją teraz będę kroił i powiem Państwu jeszcze, że ta sałatka nazywa się dlatego a la Gundel, bo wymyślił ją Károly Gundel, wielki reformator kuchni węgierskiej, który w roku 1900 na słynnym Expo w Paryżu dostał złoty medal w dziedzinie kulinariów i tym, czym jest wieża Eiffla dla Francuzów, a trzeba pamiętać, że właśnie wtedy, w 1900 roku, z okazji Expo postawiono wieżę Eiffla, tym dla Węgrów jest sałatka a la Gundel. Kolejnym etapem będzie smażenie grzybów. One mogą pryskać, więc ja włożę fartuch, ale Państwo zamiast oglądać moje niezdarne czynności, lepiej niech spojrzą jeszcze na bardzo charakterystyczną niedzicką architekturę. Te gąty spotyka się do dzisiaj na całych Węgrzech. Ostatnio byłem na wakacji w Djula i dokładnie tak samo do dzisiaj domy są kryte. Ale właśnie to, o czym mówiłem, Károly Gundel, potrawa węgierska, ale wpływy francuskie, bo te grzyby, boczniaki, będą smażone na oliwie z oliwek, którą już tutaj mam. No, na Węgrzech oliwki nigdy nie rosły, zatem ta mieszanka wpływów, taka mieszanka, jak jest zresztą tutaj, w Niedzicy. Zaczynam od tego, że siekam grzyby, nie w jak najmniejsze kawałki, w zasadzie można powiedzieć lekko byle jak. I posiekane grzyby rzucam na oliwę z oliwek, muszę sprawdzić jej temperaturę, to się naprawdę najlepiej robi w ten sposób. Oczywiście nie smażę sobie dłoni, ale kiedy dłoń jest mniej więcej pół centymetra nad taflą wrzątku i ten wrzątek nie jest zbyt wrzący, to znaczy, że gaz trzeba zwiększyć, to właśnie czynię i będę wszystko po kolei wrzucał i dusił około 3-4 minut. Teraz na oliwę trzeba wrzucić grzyby i pietruszkę. O, skwierczy pięknie, to znaczy, że tłuszcz ma właściwą temperaturę. Dorzucam do tego pietruszkę bez obawy, że się przypali, bo te grzyby puszczą swój sok. To się będzie raczej dusić. Dopiero kiedy płyn wyparuje, znaczy, że wszystko będzie gotowe. To niech mi się tutaj pięknie zatem dusi, a ja sprawdzę, czy miękka jest już aby fasolka. Podejrzewam, że nie, ale najlepiej to sprawdzić jednak organoleptycznie. Jeszcze chwila. Zatem można
zrobić rzecz następującą. Pomidory trzeba sparzyć. Oczywiście pomidory mogą być pryskane, ale kiedy się je wcześniej umyje, to można zachować się tak sprytnie, jak ja to teraz zrobię. Mianowicie wrzucić je tutaj na chwilkę i zaraz je wyjąć. Wtedy żadne świństwo nie przejdzie z pomidorów do wody, w której się inne jarzyny gotują. O, i dosłownie chwileczkę wyjmuję, obieram ze skórki i będę je siekał i już rzucał do miski. To pierwszy gotowy składnik fasolki, jaki będzie. Schodzi ładnie skórka, idealnie. Pomidory zostały nie tylko obdarte ze skóry, ale również bestialsko posiekane w drobne kawałeczki i mogą już wylądować w misce, gdzie będą mieszane wszystkie składniki sałatki. Grzyby teraz powinienem posolić i dobrze popieprzyć. Najpierw sól. Niedużo, bo to jeszcze będzie wszystko razem potem doprawiane i świeżo, jak zwykle, zbielony pieprz. I teraz będę odcedzał fasolkę szparagową i szparagi, bo myślę, że już się nadają do jedzenia. Teraz będę musiał opiec paprykę, żeby pozbawić ją skórki. Dobrze się składa, bo grzyby można już wyrzucić z patelni. Wrzucam je do miski, są idealnie uduszone. Robię to razem z oliwą. Ta oliwa jest tutaj po prostu sosem, solą, duszą tej potrawy, więc trzeba jej na patelnię dać dość sporo i potem już się nie dolewa, tak jak do normalnych sałatek świeżej oliwy. To była oliwa oczywiście z pierwszego tłoczenia. Nie było to na ostrym ogniu smażone, więc ta oliwa jest jak najbardziej jeszcze jadalna. Ba, ona przeszła smakiem grzybów. Czerwoną paprykę posiekałem może drobniej, ale wszystko co czerwone siekam dużo bardziej zawzięcie. Wszystkie składniki są gotowe. Można mieszać, doprawiać, więc najpierw papryka. Tutaj już w środku są grzyby, pamiętają Państwo, grzyby duszone z pietruszką na dużej ilości oliwy z oliwek. Teraz ogórek pokrojony w międzyczasie przeze mnie w plasterki i ugotowana fasolka szparagowa razem ze szparagami. Odcedzone oczywiście bardzo dokładnie. Trzeba to teraz doprawić sokiem z cytryny. Myślę, że sok z jednej całej cytryny tutaj nam wejdzie. Nie dodaję do tego octu. Ocet byłby zbyt brutalny dla tej jakże delikatnej kompozycji. Jest tutaj jedna pestka. Wywalam sok z drugiej połówki. Będę miał potem przepiękne dłonie. Kąpiel w soku z cytryny. To świetna koncepcja, jeśli nie stać nas na to, żeby się kąpać cali w soku z cytryny, przynajmniej dłonie. Tu w ogóle nie było pestki, jakaś genetycznie mutowana cytryna. I teraz wszystko trzeba wymieszać, a nie taką mniejszą łyżeczką. Jeszcze doprawić solą, pieprzem. To mieszanie chwilę zajmie, bo to wszystko musi przejść nawzajem sobą. Te smaki muszą się idealnie połączyć. Ostygło i teraz niestety będę musiał zanurzyć tutaj swoje pokładełko. Znaczy chciałem powiedzieć, spróbuję odrobinkę. Tak jest. Zachęcam koniecznie do tego, żeby Państwo sami spróbowali takiej sałatki. I przysięgam, że doznania smakowe po zjedzeniu tego są równie genialne jak doznania wzrokowe po odwiedzeniu zamku w Niedzicy. W drodze z Pienin zatrzymałem się w Łącku, bo jeszcze na tratwie wspominałem, jak bardzo byłbym szczęśliwy, gdybym ze sobą miał coś z Łącka. Zapewne Państwo wiedzą, o co mi chodzi, bo Łącko słynie oczywiście z doskonałych serów. Oscypek, bunc, bryndza. Odwiedzajcie Państwo nie tylko w drodze z Pienin Łącko i próbujcie tutejszych fantastycznych wyrobów. Ja usiądę pod tym razem jabłonią, bo śliw nam nie wypada tu pokazywać, więc spróbuję. Dziękuję, do widzenia.